Dobry wieczór, tu Radio 90, Jan Bacza. Witam Was w ten niedzielny wieczór. Transmituję dla Was lądowanie śmigłowca LPR. Około pół godziny temu doszło do potrącenia osoby na ulicy Andersa w Pszowie. Więc wiele służb, wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. W tym właśnie momencie śmigłowiec próbuje podejść do lądowania na parkingu przy dawnej kopalni Anna w Pszowie. Tak jak mówiłem, około pół godziny temu doszło do potrącenia pieszego na ulicy Andersa w Pszowie. Wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe w byłej kopalni Anna w Pszowie. Ulica Andersa w tym momencie jest zablokowana w obu kierunkach. Po godzinie 19 doszło do potrącenia pieszego na ulicy Andersa. Wezwane zostały służby, wiele jednostek i straży pożarnej, jest i karetka pogotowia. Ale tak jak widzicie, przyleciał przed momentem śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja kieruje ruchem, ale tak jak mówiłem, ulica Andersa jest w tym momencie zablokowana w obu kierunkach. Jadąc od centrum Pszowa możemy skręcić w lewo jedynie w stronę Pszowskich Dołów.
Zbyszek pisze, jakby piesi mieli odblaski na ubraniach, byłoby mniej wypadków. No zdecydowanie jest to prawda. Pamiętajmy o tym, jest to bardzo ważna rzecz. Chroni nie tylko nasze zdrowie, ale często i życie. Dorota pisze, aby się tylko wszystko dobrze skończyło. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Oczywiście też życzymy zdrowia dla osoby poszkodowanej w tym wypadku. Przypomnę, że około godziny 19 pieszy został potrącony na ulicy Andersa w Pszowie. Na razie mamy szczątkowe informacje, to informacja ze straży pożarnej. Prawdopodobnie ta osoba przechodziła przez jezdnię, kiedy doszło do jej potrącenia. Na miejscu wylądował śmigłowiec LPR. Za wozem straży pożarnej stoi karetka pogotowia. Tam udali się też sanitariusze i ratownicy medyczni ze śmigłowca. Nie wiadomo, czy transport tej osoby poszkodowanej, rannej będzie właśnie, czy ona będzie przenoszona do śmigłowca, czy transport będzie odbywał się drogą lądową karetką. Marcin pyta, czy do potrącenia doszło na pasach. Trudno w tym momencie stwierdzić dokładnie, w którym miejscu się to odbyło. Pytacie o stan osoby potrąconej, no niestety nie mamy takiej informacji. Śmigłowiec wylądował przy parkingu byłej kopalni Anna, natomiast do samego potrącenia doszło nieco wyżej, w okolicach jednego z marketów. Strażacy wyznaczyli miejsce, oświetlają teren dla śmigłowca, który wylądował. Kilkukrotnie okrążył tutaj śmigłowiec teren, zanim nastąpiło lądowanie.
Przypomnę, że jesteśmy w Pszowie. Na ulicy Andersa doszło do potrącenia pieszego. W tym momencie kończymy transmisję. Śledźcie naszą stronę internetową, stronę Radia 90. Jutro w serwisach świeże informacje na temat tego zdarzenia.